Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Trzebieniu uroczyście otwarto przebudowaną salę OSP. Inwestycja kosztowała prawie 980 tysięcy złotych. Po modernizacji sala w Trzebieniu zyskała zupełnie nowe oblicze. Istniejący budynek został rozbudowany o remizę. Dotychczasową część garażową przebudowano na kuchnię cateringową, natomiast w miejscu pomieszczeń magazynowych powstały toalety. Ten obiekt całkowicie inaczej wygląda. Kwestia elewacji, kwestia sanitariatów, kwestia rozbudowanej części z remizą i z kuchnią cateringową. To wszystko spowodowało, że możemy mówić o XXI wieku. Rzeczywiście jest jeszcze w trakcie, wyszła kwestia związana z modernizacją samej sali w środku, która jest już w zeszłym roku rozpoczęta poprzez Fundusz Sołecki. W tym roku również Fundusz Sołecki w znacznej części jest przeznaczony na to, jak również kwestia dodatkowych środków w budżecie gminy, gdzie są zaplanowane, aby móc to zrealizować. Warto podkreślić, że inwestycja została zrealizowana przy znacznym wsparciu środków zewnętrznych. Na realizację tego zadania gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej. To są pieniądze, które były przeznaczane na modernizację, remont i budowę świetlic wiejskich. Takich miejsc w Wielkopolsce dofinansowaliśmy kilkanaście. W tym właśnie ta długo wyczekiwana świetlica w Trzebieniu, bo o tym rozmawialiśmy już od dawna, natomiast w pierwszym okresie zabrakło środków na ten cel, później udało się je przesunąć i w ramach tego właśnie to dofinansowanie. Cieszy zawsze taki obiekt, bo w każdej miejscowości jest on potrzebny, on integruje mieszkańców, powoduje, że wzrasta zainteresowanie działalnością straży pożarnej czy działalnością kół gospodyń wiejskich, a więc tymi w tych organizacjach, które są na wsi najważniejsze, więc to są dobrze zainwestowane pieniądze, a ponieważ widziałem, jak ten budynek wyglądał zanim został poddany modernizacji, no to jestem w pełni przekonany, że te pieniądze były tutaj bardzo potrzebne i są dobrze wydane. Warto wspomnieć, że wcześniej ze środków Urzędu Marszałkowskiego powstał w sąsiedztwie sali nowoczesny plac zabaw. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.